Ostatni weekend w Oleśnicy upłynął pod znakiem niezwykłych wydarzeń kulturalnych. Nasze miasto było gospodarzem festiwalu o wielomówiącym tytule Cztery Tradycje. W piątek w klimatycznym otoczeniu Kościoła Świętego Jerzego wystąpił zespół muzyki tradycyjnej, prezentując bogaty repertuar pieśni obrzędowych i powszechnych z pogranicza ziemi janowskiej oraz biłgorajskiej. Źródłem repertuaru zespołu jest ustna tradycja ludowa, oparta głównie na przekazach rodzinnych, a także na śpiewnikach nabożnych. W sobotę w Bramie Wrocławskiej trwała dyskusja o polskich pograniczach i prowincji w kulturze. Rozmawiano m.in. o roli Oleśnicy na terenie Dolnego Śląska oraz na terenie kraju. Czy prowincjonalizm w kulturze ma zabarwienie pejoratywne? Oj, dla mnie z pewnością nie. No, chyba że rozdzielimy prowincjonalizm od prowincji, bo dla mnie prowincja jest pojęciem bardzo takim pozytywnym, przestrzenią dla pionierów, z wielkim potencjałem dla rozwoju, odkrywania nowych rzeczy. I zawsze w swoim życiu szukałem prowincji, żeby pracę swoją twórczą czy swoje marzenia realizować. Prowincjonalizm nie jest z tym brzmieniem prowincji związany. Może mieć taki odcień pejoratywny, gdybyśmy myśleli o prowincjonalizmie jako właśnie wstydzeniu się prowincji, wstydzeniu się czy odcinaniu się od miejsca, w którym się żyje. Wieczorem w sali Mokisu byliśmy świadkami realizacji interesującego projektu historyczno-muzycznego pod nazwą Orkiestra Czasów Zarazem. Jest to próba rekonstrukcji muzyki polskiej karczmy z początku XVIII wieku na podstawie zapisków niemieckiego kompozytora Georgia Filipa Telemana. Nazwa projektu nawiązuje do tragicznego okresu Rzeczypospolitej na tle straszliwych spustoszeń w wyniku wojny i epidemii. Niedzielne koncerty, jakie zostały przygotowane w ramach festiwalu, odbyły się zarówno w Bazylice Mniejszej, jak i w Mokisie. W Bazylice usłyszeliśmy nieszpory gregoriańskie w wykonaniu Scholi Gregoriana Silesiensis pod kierownictwem Roberta Pożarskiego, który jest jednocześnie dyrektorem artystycznym festiwalu. W sali widowiskowej Mokisu w niedzielne popołudnie wystąpił praski zespół Cantica Antiga, wykonując utwory świeckie liturgiczne kompozytorów renesansowych i wczesnobarokowych z Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii. Zespół powstał pod koniec lat 80. XX wieku. Organizatorem tegorocznych wydarzeń był Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy przy współpracy z Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Schola Gregoriana Silesiensis, a imprezę dofinansował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patronat nad imprezą sprawował burmistrz Oleśnicy Jan Brązik.